Przed nami okrążenie w Monako na najbardziej ruchliwym torze w całym kalendarzu Formuły 1. Z ostatniego zakrętu wychodzisz jak najszerzej na prostą. Systemy DRS i KERS są dostępne na dojeździe do zakrętu numer 1. Hamowanie na wybojach tuż przed budynkami. Uważaj na krawężnik przy wyjściu oraz na barierkę na dojeździe do zakrętu numer 3. Zjedź na prawo, a następnie na lewą stronę, zredukuj biegi i trzymaj się wewnętrznej. Nie pozwól, żeby samochód złapał za dużą podsterowność, bo masz zakręt w prawo i musisz wejść w niego szeroko. Teraz zjeżdżasz w dół. Łatwo tu zblokować sobie prawe przednie koło, bo przy pokonywaniu zakrętu 15 wisi ono w powietrzu. Teraz ostry zakręt. Wrzuć jedynkę, trzymaj się możliwie jak najbliżej wewnętrznej, a potem wyprostuj bolid, nim skręcisz w prawo i wykorzystaj krawężnik, który masz tam po prawej stronie. Teraz kolejny zakręt w prawo tuż przed tunelem. Pozwól oczom się przystosować. Przez tunel szybko, trzymaj się wewnętrznej i wyprowadź bolid szeroko. Gdy miniesz setny metr, oślepi cię światło. Pokonaj szykanę lewo-prawo i jedź po prawej stronie tak blisko barierki, jak tylko zdołasz. Potem przeskocz na lewo i wykorzystaj całą dostępną przestrzeń toru. Na odcinku przy basenie znowu lewo-prawo, hamowanie na prostej. Zjedź do barierki po prawej, a przy wyjściu wykorzystaj lewy krawężnik. Teraz niesławny zakręt raskas, dwa razy po wewnętrznej w prawo. Bardzo ważne, byś utrzymał samochód prosto na wyjściu, bo już za chwilę końcowy zakręt. Nie wyjeżdżaj tu za mocno na krawężnik i już masz za sobą okrążenie w Monako. Cześć, witajcie w kwalifikacjach do Grand Prix Monaco. Tak, wreszcie jest Grand Prix Monaco i z tego się naprawdę cieszę. Nie powinien być problemów z awansem do kolejnej sesji kwalifikacyjnej. Dlatego postaraj się szybko wykręcić dobry czas, żebyśmy mogli oszczędzić opony. Będę mógł na tym torze wam pokazać klasę prawdziwego kierowcy, pokazać wam, jak się naprawdę jeździ. Mam nadzieję, że to właśnie ten tor w Monako pozwoli nam po raz pierwszy zakwalifikować się do Q3. Prognozy pogody nie są zbyt ciekawe. Spowodowane to jest tym, że treningi były deszczowe. No tutaj kwalifikacje mamy w tym przypadku suchutkie, a wyścig zapowiada się zachmurzenie. Mimo tego, że pisze, że szansa na deszcz jest 0%, nie wierzcie w to, bo może być wszystko, ale to wszystko możliwe. Okej, rozpoczynamy. Jest ten tor, piękny tor, który ja tak uwielbiam. Chyba większość kierowców uwielbia ten tor. Więc zobaczymy. No szansa na pole position jest, niewielka, ale jest. Ale szansa do Q3, dostania się do Q3 jeszcze też większa jest, większa niż nawet zdobyć się do pole position, ponieważ Formuła 1 2013 została poprawiona, to dlatego walka o pole position jeszcze będzie trudniejsza, ponieważ SI jest jeszcze trudniejsze. Jest to tutaj można zauważyć, szczególnie że teraz na Monako nie można używać systemu DRS wszędzie, nie możemy używać systemu DRS gdzie chcemy. Tak, zawsze pewnie zyskiwałem parę setnych sekundy na basenie, bo tam używałem, przejeżdżając zakrętem otwartym DRS-ie, tak? Jest jednak trochę chyba przemodelowana szykana, inaczej się przejeżdża, jest taka bardziej ciaśniejsza, przynajmniej inaczej mi się w nią wjeżdża niż w Formule 2012 właśnie teraz, zauważcie. Tak zawsze wjeżdżałem z nią większą prędkością, szło z większą prędkością i szło lekko ściąć tą szykanę. Ściąć, w sensie przejechać przez te tarki i czas zostanie zaliczony. A tutaj, jeżeli przejedziemy wszystkimi czterema kołami po tej tarce, no to niestety, ale czas jest niezaliczony. Oj, tutaj, bo bandę się obijamy, jeszcze to nie jest perfekcyjne okrążenie, jeszcze nie weszłem w ten rytm kierowcy. Ale jest czas o 0,4 lepszy, prawie że od Walteriego Bottasa. Spróbujemy jeszcze przejechać jedno okrążenie. 13 pozycja. Przejedźmy jeszcze jedno szybko okrążenie. Oj, tutaj blisko tej barierki. To mi się podoba na tym torze. Prawie że dotykamy się barierek, a to jest idealnie, prawie że idealnie przejechane. Tutaj lekko za szeroko na kasynie, ale jest całkiem dobrze. Jak tam. Oj, ale tak duże straty. Wow. Dobra. To jest rzadka rzecz u mnie to oglądać, jak na Monako się rozbijam, więc macie tego próbkę.
Ale zaskoczyło mnie, że mimo to, że przejechałem, no jedynie tam błąd był, bardzo szeroko przejechaliśmy przy Massenet. Ale mam nadzieję, że to styknie i dostaniemy się do Q2 bez problemu. 15 pozycja, tak jest. Czyli kwalifikacje udane. Sami Francuzi odpadają. Valtteri Bottas, Jacques-Éric Vergne, Charles Pic, Jules Bianchi, Max Chilton i Van der Garde. No, Francuzi nie mają na razie swego kierowcy, oprócz Romain Grosjean, który jest chyba najwyżej sklasyfikowanym kierowcą. Q2, rozpoczynamy Q2 i tutaj już na oponach miękkich będziemy jechać, czyli czasy jeszcze będą lepsze. Teoretycznie czasy powinny być dobre na mieszance miękkiej, jednakże na trzecim okrążeniu, drugim, trzecim, tak jak to mówię. Tak samo na mieszance twardej jest, ale na tej miękkiej to jest bardziej zauważalne niż tej mieszance twardej. Okej, no to wiecie co, jeżeli to jest okrążenie, które... O, już ta flaga. Jeżeli jest to okrążenie, które tak przejedziemy sobie, tak dla przejechania, po prostu dogrzania opon, no to może przestaję wam ten tor. Jesteśmy teraz na Raskaz, jednakże rozpocznijmy może od tego, że wyjazd, ostatni zakręt, prosta startowa, oczywiście w cudzysłowie, krótka prosta startowa, gdzie będziemy mogli używać systemu DRS i dojeżdżamy do pierwszego zakrętu Sandevoort. Bardzo trudny zakręt, ponieważ przejeżdżamy bardzo blisko barierki, tutaj można przedobrzeć z dohamowaniem. Tutaj jest jedno miejsce, jedno z kilku miejsc, gdzie możemy zaryzykować i wyjechać za szeroko. Teraz Massenet, Cassino, bardzo szybkie zakręty, dziura, którą trzeba ominąć z prawej strony i wjeżdżamy teraz do Miramos Haut i do Grand Hotel Harbin. Najwolniejszy zakręt na całym kalendarzu Formuły 1. Miramos Bas, Potier i teraz wjeżdżamy do atrakcji całego tego toru, tunel. Bardzo duże prędkości z wyjazdu do tego tunelu i szykana Novel. Oj, tutaj jakieś części jakiegoś kierowcy. Szybkie zakręty prawy, lewo i kolejna teraz szybka sekcja, trzeci sektor, Tabak. Ulubione zakręty 13-14, Louis Charon. Wow, tutaj Sebastian Vettel jeszcze. Tam chyba z jakimś Lotusem. Tutaj teraz będzie jeszcze jest zakręt Raskaz. Bardzo słynny zakręt z tego, że Michael Schumacher się zatrzymał na nim. I Antony Neutz, czyli wynalazca tego znakomitego toru, ale tam było naprawdę niebezpiecznie. Nie spodziewałem się tamtych gości, także... Wow, tutaj bariereczka. Zaliczona, więc tutaj okrążenie też nie będzie. Zaliczone do udanych okrążeń. No... Dość duże straty, 1/10 straty po pierwszym sektorze do Pereza. Wiemy, że chcemy dostać się do Q3, to tutaj innej nadziei nie ma. Tutaj jest, musi być te Q3 w naszym zasięgu. Jeżeli się nie dostanę do Q3, to coś ze mną jest nie tak. Dziesiąte straty do Sergio Pereza, który jest już moim rywalem, od razu wam mówię. Musisz zjechać do boksu, zanim skończy ci się paliwo. Musisz zjechać w przeciągu dwóch okrążeń. Okej, 14 pozycja mnie nie zadawala. W pierwszych dwóch sektorach, ale musisz przyspieszyć w ostatnich. Mam nadzieję, że paliwa nam starczy. Teoretycznie powinno starczyć, tak? No, pierwszy sektor jest dobry, teraz 0,33 przewagi nad Sergio Perezem, czyli jedziemy bardzo dobre okrążenie, ale obawiam się o paliwo, że nam braknie. Oj, tutaj za szeroko na wyjeździe Portier. Skończyło ci się paliwo, twoja prędkość znacznie zmaleje, więc uważaj na wymijające... Oj, tutaj też nie idealnie. Tą szykanę Novel, nie przejechana została dobrze Tabak, ale na Tabak już brakło nam paliwa, więc...
szybki powrót do garaży. Mam nadzieję, że czasu nam styknie na wyjazd jeszcze na jedno okrążenie. 4 minuty, no powinno styknąć. Oczywiście opony miękkie. No i... oj, znów żółta flaga. Mam nadzieję, że nikt nas nie przyblokuje. My przyblokowaliśmy masę. No ale no nie przepuszczę cię masę, ponieważ jak cię przepuszczę, no to ty nie będziesz przyblokowywać, tak? No to niestety, taki pek, to jest Monako. Trzeba było się do tego przyzwyczaić. A za masą jeszcze idzie Poldi Resta. Dobra, jedziemy, szybkie okrążenie. Miejmy nadzieję, że okrążenie, które pozwoli nam się zakwalifikować do Q3. Więc ja się teraz koncentruję. Concentration. Trochę za szeroko ten hotel. Tu jeszcze jakiś kierowca Ferrari przed nami, to jest pa Fernando Alonso. To może być dla nas cios, gwóźdź w trumnę teraz. A jednak nie, jeszcze nie dojechaliśmy do niego, ale że nas przepuści. Pięknie. No i to jest kierowca, który przepuszcza, nie jak Kimi Raikkonen w Hiszpanii. Jest dobrze, jest dobrze. 30 przewagi nad Nico Hulkenbergiem. No jest po prostu genialnie. I chyba to nam pozwoli na zakwalifikowanie się do Q3, ale jeszcze nie mówmy. Hop, siup. Ostatnie metry. I jaki czas? Minuta 14,789. No znakomity czas w naszym wykonaniu. Teraz cię ma masa mogła przepuścić, możesz sobie jechać. A ja sobie wrócę do garaży. I czekam na ostatnie sekundy tej sesji i po raz pierwszy w swojej karierze będę jeździł w kwalifikacjach numer 3. Dobrze się spisałeś. Odpadają Romain Grosjean, Sergio Perez, Paul Di Resta, Gutierrez, Pastor Maldonado i Daniel Ricciardo. Cieszy mnie, że Sergio Perez jest na pozycji 12, ponieważ jest to mój rywal, więc... no i jesteśmy lepsi od... Po raz pierwszy w kwalifikacjach jesteśmy lepsi od naszego rywala, od naszego Paula Di Resty, więc to też jest dość duży sukces. No co tu dużo mówić, zostało nam dużo opon, została nam jedna mieszanka, więc przyspieszmy czas, jedziemy na jedno szybkie, pomiarowe okrążenie, może dwa, no i zobaczymy. Lewis Hamilton, genialny czas, minuta 13.5, no po prostu niesamowity czas, jaki wykręcił Lewis Hamilton. To jest o jedną sekundę lepszy czas od nas, z Q2. No, czy poprawimy ten czas? No może mamy szansę, zobaczymy, no ale naprawdę minuta 13.568, no znakomity czas. I rozpoczynamy walkę o pole position na torze Monaco Monte Carlo. Oj, za blisko barierki. Na szczęście nie straciliśmy dużo. Ale spasuję to okrążenie, zaoszczędźmy tutaj teraz paliwo, zaoszczędźmy opony i przejedźmy jeszcze jedno szybkie okrążenie. I spróbujmy. Spróbujemy jeszcze raz. Oj, ojdź! Uszkodziłeś przednie skrzydło. To nic poważnego, więc nie zjeżdżaj. Trzymamy się planu.
Okej, ale obawiam się, że to skrzydło może mi przeszkodzić w walce o tytuł o pole position. Naprawdę. Dobra, no zobaczymy. Wyjeżdżają kierowcy jeszcze dodatkowo. Mam nadzieję, że zdążymy przed nimi wyjechać. Okej, wyjechaliśmy przed nimi. Trzeba na razie ostrożnie jechać, ponieważ bez tego skrzydła może być no dość niebezpiecznie, szczególnie na Massenet i Cassinie. Nie ma źle, nie ma idealnie, ale... Oj, znów ta barierka. Tutaj za szeroko na Mirabeau Harpin Hotel. Mirabeau Bus. Tutaj za portier też chyba za szeroko. No to nie jest idealne okrążenie. Teraz zobaczymy, jak będzie nam szykana Novel. No nie ma źle. Zaraz zobaczymy, jak jest po... Oj, 0,9 straty, no. Ten spoiler to nam przeszkodził naprawdę dużo. Bo nie wierzę, ażby tyle stracił. Nie, no zjedźmy do pit stopu, do garaży. Rezygnuję. Nie chcę zużywać opony. Już tak będę musiał te opony używać podczas kwalifikacji. A nie wierzę, żeby poprawiłbym czas. Sekunda strat do rywali, no to jest dość dużo, więc to by mi dużo nie dało. 9. pozycja, albo 10. nawet, więc nie ma co zużywać opon. Chociaż sukces już jest to, że zakwalifikowaliśmy się do Q3. Niestety nie ma pole position, tak jak to było w poprzedniej Formule 1. Sekunda straty, no bylibyśmy na pozycji 8. Prawdopodobnie. No, mogliśmy jechać. No cóż. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel startują z pierwszej linii, będą ze sobą walczyć. Ja się cieszę, że zdobyliśmy cel z kwalifikacji. Jest to pierwszy osiągnięty cel. Jest to pierwsze kwalifikacje, które jesteśmy wyżej od pola di resty. Ja zapraszam Was do wyścigu. Cześć. We'll be right back.